Witam, witam gwintowników. Dzisiaj pokażę wam chyba najbardziej chorą talię, jaką widziałem w Homecomingu. Będzie to talia przeciwnika, z którym grałem ostatnio na streamie. Kto był, to na pewno wiecie, o co chodzi. Dzisiaj też streamek, myślę, że od około 16 lub 15.30 startujemy. Ale ten deczek muszę wam pokazać. Jest też klip tam w zakładce klipy, możecie sobie na Twitchu sprawdzić. On już osiągnął zawrotną sumę ponad 2000 obejrzeń, więc gdzieś to się rozeszło na Reddicie. I teraz tak, jak wygląda ten deck? Oczywiście to jest typowy mem, nie da się tym grać praktycznie na pro. Jeśli ktoś wyczai, co mamy tutaj w planach, no to i tak będzie nas blidował. Praktycznie nie da się tym wygrywać na dłuższą metę, ale jak to zobaczyłem, to naprawdę mózg na ścianie, więc już wam tutaj mówię, co tu się wypławia. Podstawa tego deku to jest Hrabia Caldwell lub Goliat i to jest karta, którą sobie buffujemy. Buffujemy ją sobie przy pomocy Trismotyle i później używamy też Ducha Lasu. Może być to pierwsza lub druga runda i później w kolejnych etapach, albo w drugiej, albo w trzeciej, wtasujemy sobie tego hrabiego, czyli po prostu na mulligan hrabiego do talii, czyli on musi być później w naszym deku. I najlepiej, żeby była to jedyna jednostka. Więc staramy się te Trismotyle lub Goliata już zagrać wcześniej. I zostaje nam Yennefer i hrabia Caldwell. Tutaj się jeszcze zastanawiam nad tym rybakiem, ale też rybak jest potrzebny, żeby wyciągnąć te potrzebne jednostki. Więc tutaj coś za coś, ewentualnie można tego rybaka wyrzucić i starać się dobrać te karty kluczowe. Reszta to wszystko najgorsze karty, czyli no unit, gramy bez jednostek innych, więc naprawdę patologiczna talia. Nie polecam wkurzać przeciwników, ale jako ciekawostka jest to śmieszne. Jak to zobaczyłem, to naprawdę wesoło, aż później pograliśmy troszkę. No i taki hrabia Caldwell albo ma 22, albo 26 punktów i on jest w deku. I wtedy zagrywamy sobie Yennefer Wróżba i ona 26 punktów robi najlepiej na takich małych krabopająkach, więc ustawiamy sobie te jedynki i po prostu każdego buffujemy o 22 lub 26 punktów. Później gramy sobie Szepczące Wzgórze na Yennefer i od razu mamy kolejne 26. No i jedna karta, która została zniszczona, ląduje też na cmentarz, ta Yennefer, więc mamy uzdrowienie. Tutaj możecie sobie wybrać albo uzdrowienie gracie na Tris, albo gracie na Yennefer. Także gruba impreza. Później wiadomo, możecie dostać Irdena, możecie dostać Pożogę, Leo, Petera, cokolwiek. Ale zabawa i koncept niezwykły, także pokażę wam, jak to wygląda w praktyce, raczej na jakiejś potyczce albo na czymkolwiek innym. Ale jeszcze beczka i łapeczka. Dajcie łapę w górę, jeśli wam się film będzie podobał. I 200 łapek w górę to jest beczka na odcinku. Zobaczmy, co tam nam poleci. Tu od razu sobie odpalimy. Sporo skojatel. A teraz zauważcie, że coraz mniej tego skoja właśnie, nie? Po tym pojedynku. Więc już troszkę się to normowało. Tutaj Nekurata wezmę, ale z tej ekipy, którą mamy w beczce, zdecydowanie Driada Piastunka jest ona grana, chociaż może nie tak często, ale jest to, no, dobra karta za 5, może robić kombosy z tym elfem, który przenosi karty i boostuje i może na przykład też fajnie działać z tym drzewcem Odyńcem, także dobra karta, na początku była bardziej grana niż teraz. Teraz jest często niszczona, ale myślę, że z tego zestawu zdecydowanie to. Nekurat na rozkazie jakoś nie ma sensu w potworach. I Odwilż na razie też lipa, więc ja wezmę to, ale tą kartę polecam. Bo to jest premka. No i teraz zobaczmy jak ten deck wyjdzie. Ja sobie zagram taką jedną może na potyczce. Czyli tutaj, tak? To się nazywa retard. Dramatyczna sprawa. Ewentualnie na treningu? No dobra. Zagramy na treningu, wam pokażę, jak to wygląda. Koncept jest nienormalny po prostu.
Koncept jest nienormalny. Więc dzisiaj taka ciekawostka, a po więcej gierek na proranku to zapraszam na streamka. Jutro będzie mała przerwa, tak tu jesteśmy codziennie. Dobra. Więc tak. Jest król rybak. Dobra, na razie szukamy sobie karcioch. Tutaj będę miał Yennefer też na rozkazie, nie mówiłem wam. I na krzyżu możemy sobie wyciągać w ostatniej rundzie tego Kalduela nabuzowanego, czy tam Goliata. I wtedy możemy sobie to wyciągać z krzyża. I również krainą wyciągamy specjala, więc jest to niezła impreza. O, mamy teraz fajną sytuację. Naprawdę fajną sytuację. Bo zobaczcie, że tutaj zostaje nam w deku tylko Kalduel i Triss. A my mamy Yennefer i tutaj Triss na rozkazie plus rybak. Więc możemy sobie tą kartę wziąć rybakiem. Tą kartę wziąć rybakiem. Później będę miał Triss na 50-50 niestety. Ewentualnie można poczekać na kolejną rundę, ale myślę, że lepiej nie. Więc to sobie zagrywamy. I bierzemy Kalduela, tak. A ta karta będzie buffowana. Ewentualnie będzie buffowana na 8 tylko z Goliata plus Triss. Zobaczymy. Znaczy z Leszego, sorry. Zobaczymy. I teraz jest 50-50. Chociaż to mu mogę zniszczyć. Kurde, ale grubo. Dobra, to mu zniszczę. Sobie tak zagramy. Zobaczymy, czy on spasuje. Ten krabopająk. Też agnica już poszła. To nieźle. Dobra, no to my gramy teraz. Please. I fajnie, jakby tutaj weszło. Niestety nie weszło. No dobra, więc robimy w ten sposób. I tutaj sobie zagramy. No za chwilę chyba te zarodniki. Dobra. I tu jest 18, więc to nie jest jakieś imponujące, ale jeśli nam się uda, to mamy plus 4, więc wtedy jest 22. I możecie jeszcze raz na uzdrowienie to zagrać. Teraz tak. Dobra, tak sobie zagramy. I teraz muszę spasować. Możemy zagrać jeszcze jeden trening. Może nam wyjdzie lepiej. Teraz tak, to zostaje, to idzie do deku. I wywalimy to na przykład. I teraz bym potrzebował szepczące albo uzdrowienie. Tylko że to możemy też na kolejną rundę ogarnąć. To na razie rozwalimy. Dobra. Gram sobie czwóreczki. Więc później może być uzdro na Yennefer i zagrywane szepczące później jeszcze raz, nie? Patrzcie to. Pyk. Więc to nie jest powiedziane, że wy musicie tu też w ostatniej rundzie grać. Może tak rozgraniczyć. Jakoś dwie rundy wygrać. To też nie jest złe. Bo ja się zastanawiałem, jak tu wygrać dwie rundy. Wiadomo, że gramy z takim słabym przeciwnikiem. Ale. Teraz możemy sobie zagrać tą krainę. I mamy szepczące wzgórze. I to też nam daje mnóstwo punktów. Ale z drugiej strony możemy też zagrać Kalduela. I wtedy z krainy będziemy mieli później i tak uzdrowienie. Więc to nie jest złe. Ewentualnie możemy też zagrać na przykład to teraz. To jest spoko, mamy bardzo dużo punktów. I jeśli tam te cztery też by doszły, to byśmy mieli 22. I pamiętajcie, że te punkty, które są tutaj, no to nie jest prawdziwa liczba, nie? Bo tam było więcej. Tam było ich więcej. Dobra.
Jeszcze przylutujemy, może spasuje. I też przydałoby się to gniazdo później. No to najwyżej Caldwella zagram jeszcze. Mam 19 tutaj. Okej. Już ja was nauczę szacunku. 39. Może pas będzie? Dobra, jest pas. To wiadomo, że jest trening i takie sztuczne warunki. Normalnie jak ktoś gra i widzi coś takiego, to będzie to blidował. Musicie mieć to na uwadze. Ale no deck nienormalny, naprawdę nienormalny. Teraz tak, nie chcemy za bardzo tamtej karty dobrać. Tu będę miał uzdro, więc jest tylko możliwość dobrania raz Yennefer. Ale mamy też krzyż. Mamy też krzyż pod tą jednostkę, więc całkiem nieźle. Całkiem nieźle. No to jest taki, wiecie, fuks po prostu. Też musicie dobierać te karty. Dobra, tu sobie zniszczymy. No i na przykład na treningu jesteśmy w stanie to wygrać. Jesteśmy w stanie to wygrać. Dobra, trójeczka. Równie dobrze, jak wam się uda, to będzie lasce, ale pierwszą rundę wygrać raczej nierealne, co? I dobra, teraz sobie gracie uzdro. Pyk. Masakra, co? Tu powinno być 22, no ale tak się złożyło. I teraz znowu macie te 22 czy 18 punktów. Jeszcze zagrywając szepczące macie znowu. Więc nie dobrałem, powiedzmy, tylko tej karty, więc to nie jest źle. Ten układ nie był zły. Nie dobrałem tylko jednej karty, nie? I zobaczcie, co tu się dzieje na krótkiej. Co tu się dzieje na krótkiej rundzie. No ale no to jest trening. To jest trening, gramy z bardzo słabym przeciwnikiem. Jeszcze raz możemy sobie sprawdzić. Dobra, ludziki. Przez przypadek włączyłem proranka. No, to jest u mnie idealne. Gramy na proranku, na coinie. Teraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Więc tak, Triss, Goliath. To by mogło nawet zostać. Tutaj mamy rozkaz. Wiecie co? Ta ręka jest w porządku, chociaż... Później musiałbym dobrać te karty, ale mam pewność, że będę buffował tylko tą. To nie jest źle, to nie jest źle. I tutaj też mamy na 100% Yennefer. Dobra, zostawiamy. Kurde, jakbym wygrał na proranku, to by była pompa. Okej. Śmiertelny cios wygnaj, niech będzie. Jeszcze z branem. Wyspy są ci wdzięczne. Okej. Teraz możemy atak z powietrza dwa razy zagrać. No to jest typowy retard. To jest dramat. To jest po prostu dramat. Na poważnie bym nie chciał grać tym deckiem, ale... Raz był całkiem śmieszny. Naprawdę był całkiem śmieszny. Teraz tak. Jeśli on by nie miał kolejnej karty... To jestem w stanie mu atakiem to rozwalić. Może spasuje równie dobrze. Łagnienie. Tutaj też mamy możliwość wyciągnięcia szepczącego albo uzdrowienia później. Ale też z drugiej strony nie mogę zagrać żadnej jednostki, więc on mnie będzie blidował na pewno. Dobra. GG za to nie dostanę, nie bójcie się. Dobra, piąteczka. Jakby to rozwalić? Ale z drugiej strony... Ja go nie jestem w stanie przebić, nie? Co bym musiał zagrać, żeby go przebić? Tak, tej pierwszej nie jestem w stanie przebić, bo nie mam żadnej karty. To robimy w ten sposób. Już wychodzę z tej rundy. Chociaż będziemy na dwóch kartach.
Ale nie, nie jestem go w stanie przebić, dobra. W czym mogę ci pomóc? Ale jaja, to są dopiero gierki. Mogę dla ciebie zrobić. O kurwa, serio? On chyba się boi właśnie szepczącego, co? Dobra. Czemu on dograł tą kartę? Ja nie mam pojęcia. I teraz tego Goliata muszę wywalić. Jeśli będzie potrzebne do grania punktów, no to gramy sobie jeden rozkaz, nie? O, jest krzyż, zajebiście. To jest do deku. No i to w sumie. Ej, mamy Yennefer. To super, to ja gram sobie jeszcze rybaka. Tak, to ja gram sobie jeszcze rybaka. Z tego, żeby mieć jak najmniejszą liczbę kart tutaj do losowania. Bo może nam się dziesiątka wylosować, nie? Więc ja go gram od razu. Ewentualnie polecam jeszcze kajdany. I on będzie teraz z pustym stołem musiał walczyć. Bo nie chcę też mu dawać punktów na obijanie mnie pod brana, nie? Okej, czyli ja sobie zagram teraz rozkaz. I nie mam już żadnej karty tutaj kolejnej. Pyk. Daleki zasięg. I my chcemy Caldwella. Jak to wyjdzie, proszę państwa, to ja się tu posikam. Dobra, jeszcze jest uzdro. I tu mamy szepczące. Ja w to nie wierzę. Nie chcemy nic zmieniać. Nie ma opcji. Więc tak, od czego my zaczynamy? Tutaj można sobie poustawiać gniazda, ale z drugiej strony mamy tutaj atak jeszcze z powietrza jeden. Więc zobaczymy. Utracić jedno z tych gniazd. Też może mi to obić od razu branem i nie będę miał praktycznie kart. Ale możemy na przykład wywalić coś, nie? Równie dobrze. Tu jeszcze mamy też finisher. Mamy wszystko dostępne, więc... Myślę, że na razie tak. Retard to retard. Hola, przysnąłeś tam? Jesteśmy w stanie wyciągnąć około 100 punktów. Nie wiem, czy on ma twardy jakiś removal. Może mieć zarodniki, jak najbardziej. Hej, słuchajcie, słuchajcie. Dobra, zarodniki może mieć. To ja to zagram na finishera później. Dobra. Możliwe, że gościu też wyjdzie, nie? Z tego meczu. Albo zrobi klipa. I teraz obijanie jest dużo mniejsze tych małych krabopająków, jak gramy na brana. Ja wiem, czy my jesteśmy to w stanie wygrać. To jest 5 punktów z tego. I jeszcze sobie dogram to. Księżycowy pył i zaczynamy imprezę z krabopająkami. Caldwella to tam na koniec. Dobra, jest Juta. Osiem. Jeszcze ma jedną przewijkę z brana. Także przez przypadek wbiłem na pro, jak to ja zawsze coś tam kliknę. 7 kart. Szkoda, że nie mam Lasseya, ale by się działo. To pamiętajcie, jest na daleki zasięg, też muszę pamiętać. Więc mam na 100% szepczące. Jeśli mi to od razu zbije, no to trudno, będę grał z uzdrowienia i znowu z szepczącego będę próbował. No Caldwell na koniec, jeśli tu zostanie już jakaś karta z 20 punktami. I tu mamy jeszcze również finisher, nie? Niemożliwe to jest. Dobra, jest jeden Grzesiu. No problem.
lepiej od razu się poddaj. Zaczynamy imprezkę. 23. Fajnie jakby ktoś Igni grał. Gościu już w opałach, co? Już myśli, co ty się wypławia. Bij, zabij! Okej. No co on niszczy? Yennefer chyba nie niszczy. Nie, za dwa. Dobra. Ale mógłby nawet zniszczyć, nic by się nie stało. Zadarłeś z niewłaściwą czarodziejką. Pyk, 23, elo. Jeszcze mam uzdro. Spoko, nawet jak zbijesz, to mam już taką kartę. Nic się nie martw. Jeszcze tu jest 22 i dyszka Caldwell. No, panie branie. Wszystkie dzwony biją, bim, bam, bom. Dobra. Pyk. Kiedy z tobą skończę, nie będzie co zbierać. Pyk, wiedziałem, że ma zarodniki, nic dziwnego. Nilfgaard by to i tak zbijał. Uuu, miałem farta. On grał kurczaka. No i co tam? Elegancko, co? No i tak Caldwell by to robił. 12 punktów mniej. On na razie tam gdzieś mózg zbiera ze ściany. Co tu się właśnie stanęło? Pamiętacie handbuff na Emchyrze w becie? To jest coś podobnego, tylko jakoś trudniejsze do grania, nie? Tutaj dużo, dużo czynników jest potrzebnych, żeby to ugrać. No ale gościu nie wytrzymał. Tylko co on tam ma? Może to zrobi? Rdena może ma? Jalmara. No dobra, grał na czas. Grał na czas. GG to ja nie dostanę, nawet nie mam co się łudzić. I robimy pik. A pik na potworach. Elegancko. Elegancko. Dobra. Nie róbcie tego w domu. Nie róbcie tego samemu. Deck tylko na trening, ale przez przypadek włączyłem, no. Co zrobię? Co zrobię? Wygraliśmy, także... Tak to wygląda. Jak kogoś znajdę, to od razu poddam. Żartuję. Pogramy sobie tym samym. I widzimy się na streamku. Pewnie teraz trwa już. My będziemy grali... Zobaczmy, jakie tu mamy do wbicia. Może Nilfgaard albo KP. KP mi się tak fajnie gra, chociaż przegrywamy bardzo srogo. Ale super, super. Naprawdę mewe, jakie były jaja ostatnio. Także tyle ode mnie dzisiaj. Zostawcie łapę, jeśli wam się podobało. I kto dotrwał do końca, niech napisze retard. Do następnego, bywajcie, hej.